Państwu w podsumowaniu dnia o godzinie 21. Uczta smaków na Starym Rynku. Do wyboru wędzone ryby z Kaszub i Mazur, tradycyjne wędliny, a na deser poznańska sznaka z glancem. Wszystko w ramach rozpoczętego dziś 4. Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku. Przez 4 dni imprezy, atrakcji dla łasuchów z pewnością nie zabraknie i z pewnością nikt nie wyjdzie ze Starego Rynku z pustym brzuchem. To są wędliny wszystkie domowym sposobem robione, bez konserwantów. A do tego chleb ze smalcem, oscypki, a na popitkę wszelkiego rodzaju tradycyjne trunki. Na Starym Rynku swojską atmosferę czuć na każdym kroku. No brakowało mi tej atmosfery. Nie mamy tego, więc tak jak mówię, chodzimy, zajadamy, kupujemy różne rzeczy, różne drobiazgi, różne pamiątki. Na kilkudziesięciu stoiskach gastronomicznych można kosztować pyszne dania od tych tradycyjnie polskich, po na przykład ostrygi, których nie powstydziłby się sam Kasanowa. Dobra. Doskonale. Chociaż w jedzeniu ostryg największą odwagą wykazują się wbrew pozorom panie. Na 10 osób 8 pań zjada natychmiast, nie zastanawiając się. Nie tylko dwóch panów się decyduje. Panowie zdecydowanie są bardziej bojaźliwi. Jeśli ktoś nie lubi jednak ekstrawagancji w kuchni, powinien skosztować piroga biłgorajskiego, tradycyjnych wędlin ze świni złotnickiej czy przepysznego oscypka z grilla. Ma skrzypie pod zębami, to jest przepysznie, tak jak się tego mówiło, że nie jest bardzo słone. Nie wszystkie, ale niektóre mają delikatny smak, mamy i delikatniejsze i ostrzejsze. A na deser po prostu nie może zabraknąć dobrego trunku, najlepiej wina. Do wyboru na przykład białe, austriackie, które podobno bije na głowę swoje francuskie odpowiedniki. Typowym naszym szczepem jest Grüne Veltliner z naszego regionu. Jest to wino korzenne o pieprzowych smakach i ono bardzo dobrze nadaje się do wszelkich potraw. Tak jak w poprzednich edycjach nie może zabraknąć konkursu na polską nalewkę roku. Wszyscy chętni, którzy chcieliby zaprezentować swoje wyroby, mogą się zgłaszać do soboty. Wtedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Organizatorzy Festiwalu Dobrego Smaku zadbali także o wiedzę przybyłych łasuchów. Codziennie można bezpłatnie wziąć udział w pokazach szefów kuchni. Drugie danie to cąbel cielęcy. A także codziennych koncertach i spotkaniach literackich. Nowym elementem festiwalu są laboratoria smaków, w których każdy może wziąć udział. Laboratoria to seminaria połączone z degustacją. Laboratoria smaku, nowy element festiwalu. W piątek wielkie wina węgierskie, w sobotę domowe nalewki, w niedzielę polskie sery zagrodowe. To wszystko w Trattorii Castellana, a bilety cały czas są dostępne i w biurze festiwalu na Starym Rynku, i właśnie w Trattorii Castellana na Poznańskim Zamku. Festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających, czego dowodem są tłumy, które przybyły dziś na poznański Stary Rynek. Zakupy już zrobione, chlebu, mięsko, wędlinka, znaczy się do chleba i teraz jeszcze pierożka. Spora frekwencja oznaczać może tylko jedno. Wielkopolanie są prawdziwymi smakoszami. Piotr Bikon bardzo ładnie mówi o tym, co to znaczy być smakoszem. Być smakoszem to nie znaczy codziennie jeść ekskluzywnie w najlepszej restauracji. To znaczy w zależności od posiadanych środków i możliwości wybrać najlepiej jak to możliwe. I to znaczy być smakoszem, a poznaniacy, jak widać, smakoszami są. 4. Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku potrwa do niedzieli. Szczegóły imprezy można znaleźć na stronie www.ofds.pl. Dariusz Milejczak, Puls Dnia.